i ten zawód, który jest w tym dnie. Poza tym, no śmieci dużo różnych. Są skrzyny te, biura ptaków. Nie wiem skąd. No w każdym razie bardzo słabo widać, może by trzeba było spróbować kiedyś, jakby była dłuższy okres, gdzie nie ma deszczu. Bo jednak tam gdzieś może kapać do środka, choćby tymi głazami i mąci tą wodę. A proszę powiedzieć, czy jest przejście z jednej krypty do drugiej? Nie. Takie ściany. Nie. Nie wiem, jak się tego poruszało ręką, to właśnie to odchodziło i taka jakby farba. Po prostu żółte, ładne coś takiego. Może jakieś obrazki to były, może parowikła. Ale przejrzystość żadna. Zero, no bo po prostu. Ale to czyli bardzo szybko się zmęczyło. Jak rękę włożę pod wodę, to już jej nie widzę. Ale jak wszedłeś od razu. Tak. Od razu. Nie było chwili, żeby. Nie. Cały czas, tak. No myśmy popłynęli do tej części tam dalej, gdzie nikt nie chodził, łódka się nie ruszała, nikt tam nic nie mącił i tak dalej, tam było to samo. Na samym końcu była lepsza widoczność. No troszeczkę. Ale troszeczkę, tak. Na dzień dzisiejszy możemy to przyjechać. Na ścianach kryp były jakieś malowidła, które zostały w postaci papierowej, bo nie papierowej, papierusowej zerwane. Coś takiego. Jak się pociągnęło, to wtedy to schodziło wszystko. Ja tam opłynąłem do dna w wielu miejscach, dotknąłem i tak dalej. Ale jest równiutkie, tak jak posadzka, tak? Nie, jest trochę gruzu nasypane, chyba z tego, co spadało. Są takie miejsca, gdzie takie są buty. Szczególnie właśnie przy ścianie. Przy ścianie, ale przypadkowe, czy jakieś? Przy ścianach ospadało i tam się po prostu nasypało. Szczególnie w rogach. Jest taki kupis, ale teraz ruch nie wzrósł. Z tego tynku jest coraz więcej. Tak. Czyli tynk praktycznie to odpadał. Odpadał tam, a na tych filarach, które są pomiędzy tymi nawałami, to na tych filarach ten tynk się trzyma bardzo dobrze. Filarach, tak? A ściany widać, że ktoś je. Tak wygląda, jakby były pokryte betonem, to znaczy jakby właśnie te szpachy, co widzieliście i tak dalej, może coś tam było i oni to zaciągnęli. Tak? A jak skała w tych miejscach, gdzie odpadły? Czy jest lita skała, czy to jest jakiś pusta, gdzie to jest, czego to jest? W tych miejscach pod wodą nie ma, bo tam pod wodą nie ma odpadniętych za bardzo tych skał. To musisz zatek, ale masz tam środowe. Panowie mówili, żeby przyjść tam wejść jeszcze na kanę, bo cały portem w wodzie. Muszę te burdy wyprowadzić.